Charles Francis Hannel, Chemia Umysłu. Tłumaczenie Wojtek Lucjejewski. Czyta Artur Witek. Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Istnienie każdej osoby ma swój sens. Dla każdego sukcesu istnieje formuła. W chemii umysłu odkryjesz dokładnie, jak ty, twoje myśli i percepcje kształtują świat dookoła ciebie i jak możesz użyć umysłowych zdolności. By kontrolować to, co zdarza się w Twoim życiu. Kilka sekretów, których się nauczysz, to to, jak sugestią usunąć z Twojego życia chorobę i ból, jak możesz wpłynąć na szczęście, los, szansę i przeznaczenie, co to znaczy być jednym z dwóch procent ludzi, którzy kształtują postęp i jak możesz być tego częścią, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś i jakie są metody, by to zmienić, jeżeli tego zapragniesz. Tak jak w bestsellerze The Master Key System, Charles Hanel dostarcza nam więcej wglądu w nasze życie i w sposób, by żyć najpełniej i robi to jeszcze bardziej precyzyjnie. Pierwotnie opublikowana w 1922 roku, chemia umysłu i dzisiaj jest trafna. Hanel ze swoim unikalnym sposobem przedstawienia trudnego, zrozumiałym, a tajemniczego uchwytnym Dostarcza wiedzy, której potrzebujemy dla osiągnięcia i trwałego sukcesu. Część pierwsza Chemia umysłu Chemia jest nauką, która zajmuje się wewnątrzatomowymi czy wewnątrzmolekularnymi zmianami, którym poddawana jest materia w wyniku różnych wpływów. Nauka jest wiedzą uzyskaną i zweryfikowaną przez dokładną obserwację i poprawne myślenie. Chemia umysłu jest dlatego nauką, która zajmuje się zmianami, którym podlegają materialne warunki w wyniku operacji umysłu, zweryfikowane przez dokładną obserwację i poprawne myślenie. Jak transformacje, które są w chemii stosowanej skutkiem uporządkowanego połączenia materiałów, tak chemia umysłu powoduje rezultaty w podobny sposób. Każda liczba może zostać utworzona z arabskich cyfr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Każda myśl może zostać wyrażona 26 literami alfabetu. Każda rzecz może powstać z 14 grup elementów i zawsze poprzez właściwe ugrupowanie atomów w cząsteczki. Kiedy dwie albo więcej cząsteczek są pogrupowane, utworzona jest nowa indywidualność. I ta indywidualność która została powołana do życia, posiada cechy, których nie posiadają elementy, z których powstała. W ten sposób jeden atom sodu i jeden chloru daje nam sól, i tylko to połączenie może dać nam sól, i żadne inne połączenie elementów nie może stać się solą. Co jest prawdziwe w nieorganicznym świecie, jest podobnie prawdziwe w procesach organicznych, co znaczy, że określone świadome procesy wyprodukują określone skutki. Ta sama myśl zawsze będzie wywoływać tę samą konsekwencję i żadna inna myśl tego nie wywoła. To jest bezwzględnie prawdziwe, ponieważ zasada musi zaistnieć niezależnie od organów, przy pomocy których działa. Musi istnieć światło, by potrzebne było oko. Dźwięk musi zaistnieć, bo po co komu ucho? Umysł musi zaistnieć, bo inaczej nie byłoby mózgu. A więc umysłowe działanie jest współdziałaniem osób z uniwersalnym umysłem. I jak uniwersalny umysł jest inteligencją, która przenika i wypełnia całą przestrzeń i ożywia wszystkie żywe rzeczy, tak umysłowe akcje i reakcje są prawem przyczyny. Zasada przyczyny nie panuje w indywidualnym umyśle, ale w uniwersalnym umyśle. Nie jest to zdolność obiektywna, ale subiektywny proces. Osoba jednakże może wprowadzić moc w manifestację, i ponieważ możliwe połączenia myśli są nieskończone, skutki też są obserwowane w nieskończonej rozmaitości warunków i doświadczeń. Prymitywny człowiek nagi i bestialski, kucający w ponurych pieczarach i ogryzający kości. Urodził się, żył i umierał we wrogim dla niego świecie. Związana z tym jego wrogość do otoczenia wynikała z ignorancji. Jego motywatorami były nienawiść i strach. Ufał tylko swoje maczuze. Postrzegał zwierzęta, las, potoki, jeziora, chmury i nawet innego człowieka, jako wrogów. Nie rozpoznawał żadnych więzi z innymi. Nowoczesny człowiek potencjalnie rodzi się do względnego luksusu. Miłość kołysze jego kołyskę i ochrania jego dzieciństwo. Kiedy się zmaga, to włada ołówkiem, a nie maczugą. Polega na mózgu, który jest teraz jego krzepą. Postrzega świat fizyczny nie jako swojego władcę, czy równego sobie, ale jako przydatnego służącego. Inni ludzie i siły natury nie są już jego wrogami. Te olbrzymie zmiany od nienawiści do miłości, od lęku do zaufania, od konfliktu z fizycznością do umysłowej kontroli zostały wypracowane przez powolnie postępujące zrozumienie. W bezpośredniej proporcji do rozumienia prawa kosmicznego jest los człowieka godny pozastroszczenia albo tego odwrotnością. Myśl buduje organiczne struktury w zwierzętach i ludziach. Komórka protoplazmy, Pragnie światła i wysyła swój impuls. Ten impuls stopniowo buduje oko. Gatunek jeleni musiał żywić się w kraju, gdzie liście rosną na wysokich gałęziach. I stałe sięganie po ich ulubione jedzenie budowało komórkę za komórką w szyi żerafy. Zimnowodne gady pragnęły lecieć w powietrzu ponad wodą, powstały skrzydła i stały się ptakami. Eksperymenty z pasożytami roślin wskazują, że nawet najniższe formy życia wykorzystują chemię umysłu. Dr Loeb Jacobs, członek Instytutu Rockefellera, wykonał następujący eksperyment. Przeniósł krzaki róży do pokoju i umieścił je przed zamkniętym oknem. Pozwolił roślinom na wyschnięcie. Pasożyty, poprzednio bezskrzydłe, zmieniły się w uskrzydlone owady. Po metamorfozie owady opuściły rośliny, leciały do okna i pełzały po szkle, próbując się wydostać. To jest oczywiste, że te małe insekty odkryły, że rośliny, na których żerowały, są martwe i by nie zginąć z głodu i pragnienia, wyhodowały sobie tymczasowe skrzydła. To, że na komórki mózgu mają wpływ umysłowe obrazy i odwrotnie że komórki mózgu mogą oddziaływać na całą istotę Zostało udowodnione przez profesora Elmera Getesa ze Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Świnki morskie były trzymane w zamknięciu o dominującym kolorze. Sekcja ich mózgów pokazała, że część mózgu odpowiadająca za kolor była większa niż u tych, które były w innych pomieszczeniach. Pod ludzi w różnych humorach. Został zanalizowany i eksperymentowano z otrzymanymi solami. Sól od rozgniewanego człowieka miała niezwykły kolor, a mała porcja nałożona na język psa wskazywała właściwości trujące. Eksperymenty ze studentami w Harvard College na specjalnej wadze, w formie deski, udowodniły, że umysł przemieszcza krew. Kiedy studentowi kazano wyobrazić sobie, że biegnie w wyścigu, Waga przechylała się po stronie stóp, a kiedy miał to być problem w matematyce, waga obniżała się po stronie głowy. To pokazuje, że myśl nie tylko stale przesyła się z umysłu do umysłu z intensywnością i szybkością daleko większą niż elektryczność, ale buduje struktury, przez które działa. To świadomy umysł pozwala nam widzieć się jako indywidualność i odbiera wiedzę o świecie wokół nas. Podświadomy umysł jest magazynem przeszłych myśli. Możemy zrozumieć działanie umysłów świadomego i podświadomego poprzez obserwację procesu, przy pomocy którego dziecko uczy się grać na pianinie. Dziecko jest uczone, jak trzymać ręce i uderzać w klawisze. I na początku jest to dla niego dość trudne, by kontrolować ruchy palców. Musi ćwiczyć codziennie, koncentrować swoje myśli na palcach świadomie robiąc właściwe ruchy. Te myśli po jakimś czasie stają się podświadome, i palce są kierowane i kontrolowane w czasie gry przez podświadomość. W pierwszych miesiącach, a może i latach praktyki, uczeń może grać tylko przez koncentrowanie świadomego umysłu na pracy, ale później może już grać z łatwością i równocześnie z kimś rozmawiać, ponieważ podświadomy umysł został wdrożony głęboko we właściwe ruchy na tyle, że może kierować nimi bez udziału świadomości. Podświadomość nie może podejmować inicjatywy, może tylko wykonywać to, co jest sugerowane przez świadomość. Ale te sugestie przeprowadza wiernie, i to jest ta bliska relacja między świadomym i podświadomym umysłem, co powoduje, że świadome myślenie jest tak ważne. Organizm człowieka jest kontrolowany przez podświadomą myśl. Krążenie, oddychanie, trawienie i asymilacja są działaniami kontrolowanymi przez podświadomość. Podświadomość nieustannie dostaje impulsy od świadomości, a musimy tylko zmienić naszą świadomą myśl, by dostać odpowiednią zmianę w podświadomości. Żyjemy w bezdennym morzu plastycznej substancji umysłu. Ta substancja jest ciągle żywa i aktywna. Jest wrażliwa do najwyższego stopnia, przybiera formę żądaną przez umysł. Myśl tworzy formę albo matrycę, którą ta substancja się wyraża. Naszym ideałem jest takie ukształtowanie, z którego powstanie nasza przyszłość. Wszechświat jest żywy. By wyrazić życie, musi być umysł. Nic nie może zaistnieć bez umysłu. Myśli. Wszystko, co istnieje, jest jakąś manifestacją tej podstawowej substancji, od której i przez którą wszystkie rzeczy zostały utworzone i nieustannie są odtwarzane. Zdolność człowieka, by myśleć, robi z niego kreującego, a nie kreaturę. Wszystkie rzeczy są skutkiem procesu myślowego. Człowiek dokonał pozornie niemożliwego, ponieważ nie chciał uznać, że to jest niemożliwe. Koncentracją ludzie dokonali połączenia między skończonym i nieskończonym, organicznym i nieorganicznym, widocznym i niewidocznym, osobistym i bezosobowym. Wielcy muzycy odnosili sukcesy wstrząsające światem poprzez tworzenie boskich rapsodii. Wielcy wynalazcy dokonali tego połączenia i zaskoczyli świat ich fantastycznymi kreacjami. Wielcy autorzy, wielcy filozofowie, Wielcy naukowcy zapewnili sobie tę harmonię z kosmicznym umysłem do takiego stopnia, że chociaż ich pisma zostały utworzone setki lat temu, dopiero teraz zaczynamy rozumieć ich prawdę. Miłość muzyki, miłość biznesu, miłość tworzenia wywoływały u tych ludzi koncentrację, która spowodowała, że ich ideały powoli, ale pewnie, się zmaterializowały. W całym wszechświecie prawo przyczyny i skutku jest ciągle w pracy. To jest prawo najwyższe. Tu przyczyna, tam skutek. One nigdy nie działają niezależnie. Jedno jest dodatkiem do drugiego. Natura cały czas usiłuje utrzymywać doskonałą równowagę. To jest prawo wszechświata, jest stale aktywne. Powszechna harmonia jest celem, do którego dąży natura. Cały kosmos Postępuje zgodnie z tym prawem. Słońce, księżyc, gwiazdy są utrzymywane w odpowiedniej relacji od siebie w wyniku tej harmonii. Poruszają się po swoich orbitach i pojawiają się w określonym czasie i miejscu. W wyniku precyzji tego prawa astronomowie są w stanie nam powiedzieć, gdzie różne gwiazdy się pojawią tysiące lat do przodu. Naukowiec opiera całą swoją hipotezę, na tym prawie przyczyny i skutku. Nigdzie nie jest to kwestionowane, a tylko w odniesieniu do sfery człowieka. Tutaj znajdujemy to, że ludzie mówią o szczęściu, szansie, przypadku i niepowodzeniu. Jak to jest możliwe? Czyż wszechświat nie jest jednością? Jeśli jest i prawo, i porządek w nim, to musi się to rozciągnąć na całość. To musi się to rozciągać na całość. Podobne powoduje podobne na każdym poziomie egzystencji. I choć ludzie zdają sobie mniej więcej ogólnie z tego sprawę, to nie chcą się nad tym zastanawiać. Gdy dotyka ich, to bezpośrednio. Wynika to z faktu, że człowiek ma problemy z uświadomieniem sobie, jak przyczyny, które wprawił sam w ruch, wpływają na jego różne doświadczenia życiowe. Dopiero ostatnie kilka lat pozwoliło na sformułowanie, Roboczej hipotezy zastosowania tego prawa dla człowieka. Celem uniwersum jest harmonia, a to oznacza perfekcyjną równowagę między wszystkimi rzeczami. Ether wypełnia całkowicie międzyplanetarną przestrzeń. Ta mniej czy więcej metafizyczna substancja jest podstawą wszystkiego. To w wyniku tej substancji informacje bezprzewodowo są transmitowane przez przestrzeń. Myśl wypuszczona w tę substancję powoduje wibrację, która z kolei łączy się z podobnymi wibracjami i reagują na myślącego. Wszystkie objawy są skutkiem myśli, ale samo myślenie jest na innym poziomie. Mamy jeden poziom myśli tworzących zwierzęcy poziom. Tutaj odbywają się działania i współdziałania, na które reagują zwierzęta, a ludzie nic o tym nie wiedzą. Następnie mamy świadomą przestrzeń myśli. Tutaj są prawie nieograniczone poziomy myśli, na które człowiek może reagować. To jest ściśle natura naszego myślenia, która określa, na którym poziomie będziemy reagować. Na tym poziomie mamy myśli o głupim, mądrym, biednym, bogatym, chorym, zdrowym, bardzo biednym, bardzo bogatym itd. Liczba poziomów myśli jest nieskończona, ale sedno jest w tym, że kiedy myślimy na określonym poziomie, to reagujemy na myśli na tym poziomie i skutek tej reakcji jest oczywisty w naszym środowisku. Weźmy przykład kogoś, kto myśli na poziomie bogactwa. On jest natchniony tym pomysłem i skutkiem jest sukces. Nie mogłoby być inaczej. On myśli na poziomie sukcesu i go przyciąga tak, jak jego myśli przyciągają inne podobne myśli, i wszystkie przyczyniają się do jego sukcesu. Jego odbiornik jest nastawiony tylko na myśli sukcesu. Inne wiadomości nie zdołają dotrzeć do jego świadomości. Choć on nic nie wie o tym, jego antena dotarła do uniwersalnego eteru i połączyła się z pomysłami, które mogą zrealizować jego plany i ambicje. Usiądź, gdzie jesteś. Przyłóż słuchawkę do ucha i będziesz mógł usłyszeć najpiękniejszą muzykę, albo wykład, albo ostatnie rynkowe sprawozdania. Co nam to pokazuje? Poza przyjemnością wywodzącą się z muzyki, albo odbiór informacji z wykładu, czy sprawozdań z rynku. W pierwszej kolejności pokazuje nam, że musi być jakaś substancja wystarczająco wyrafinowana, by nieść te wibracje do każdej części świata. Następnie pokazuje, że ta substancja musi być wystarczająco wyrafinowana, by przeniknąć każdą inną substancję znaną człowiekowi. Wibracje muszą przeniknąć drewno, cegłę, kamień, albo stal każdego rodzaju. Muszą przejść przez i pod rzekami, górami, ponad ziemią, pod ziemią, wszędzie. To wskazuje, że czas i przestrzeń zostały unicestwione. Moment, kiedy utwór muzyczny jest nadawany w Pittsburghu, albo gdziekolwiek jeszcze, poprzez przyłożenie właściwego mechanizmu do twojego ucha, możesz otrzymać to tak wyraźnie, jak gdybyś był w tym samym pokoju. To wskazuje, że te wibracje przychodzą w każdym kierunku. Gdziekolwiek jest ucho, by usłyszeć, to może usłyszeć. Jeżeli tam jest substancja tak wyrafinowana, że przejmie ludzkie głosy i wyśle to w każdym kierunku, żeby każdy człowiek, który jest wyposażony we właściwy mechanizm, mógł to odebrać, to czyż jest możliwe, że ta sama substancja przeniesie również chętnie myśli i z taką samą pewnością? Na pewno tak. Skąd to wiemy? Eksperymentując. To jest jedyna droga, by być pewnym czegokolwiek. Spróbuj to. Zrób ten eksperyment sam. Usiądź wygodnie tam, gdzie jesteś. Wybierz temat, który jest ci znany. Zacznij myśleć. Myśli pójdą za sobą szybko, jedna za drugą. Jedna myśl zasugeruje następną. Wkrótce będziesz zaskoczony niektórymi z nich, które utworzą ci kanał ich manifestacji. Nie wiedziałeś, że tak dużo wiesz o tym temacie. Nie wiedziałeś, że mógłbyś ułożyć je w takim pięknym języku. Jesteś zdumiony, jak łatwo i szybko te myśli docierają. Skąd one przychodzą? Z tego jednego źródła, całej mądrości, całej mocy i całego zrozumienia. Byłeś w źródle całej wiedzy, każdej myśli, która kiedykolwiek była pomyślana i nadal istnieje, gotowa i oczekująca, aż ktoś znajdzie mechanizm, przez który może znaleźć wyrażenie. Możesz dlatego myśleć o myślach każdego mędrca, każdego artysty, każdego finansisty, każdego kapitana przemysłu, który kiedykolwiek zaistniał, ponieważ myśli nigdy nie umierają. Przypuśćmy, że Twój eksperyment nie jest całkowicie pomyślny. Spróbuj jednak znów. Niewielu z nas może być dumnym z naszego pierwszego wysiłku w czymkolwiek. Nie osiągnęliśmy zbyt wielkiego sukcesu w próbie chodzenia po raz pierwszy. Jeżeli spróbujesz znów, zapamiętaj, że mózg jest organem obiektywnego umysłu. Że jest związany z obiektywnym światem przez mózgowo-ordzeniowy albo centralny system nerwowy. Że ten system nerwów jest związany z obiektywnym światem przez pewny mechanizm albo zmysły. Te są organami, którymi widzimy, słyszymy. Czujemy, wąchamy i smakujemy. A myśl jest rzeczą, która nie może być widziana, słyszana, nie możemy je skosztować ani nie możemy tego poczuć. Najwyraźniej, pięć zmysłów nie może mieć żadnej możliwej wartości w próbie otrzymania myśli. One muszą dlatego być wyłączone, ponieważ myśl jest aktywnością duchową i nie może dotrzeć do nas jakimś materialnym kanałem. Odprężymy się zarówno umysłowo i fizycznie i wyślemy SOS o pomoc i będziemy oczekiwać skutku. Sukces naszego eksperymentu będzie zależny całkowicie od naszej zdolności bycia chłonnym. Naukowcy lubią wykorzystać słowo eter, gdy mówią o substancji, w której żyjemy, poruszamy się i mamy nasze zachowania, który jest wszechobecny, który penetruje wszystko i który jest źródłem wszelkiej działalności. Lubię używać słowa eter, ponieważ eter jest czymś, co może zostać zmierzone, a materialistyczna szkoła naukowców jest zaniepokojona tym, co nie może być zmierzone, bo to dla nich nie istnieje. Ale w takim razie, kto może praktycznie zmierzyć elektron? A jednak to elektron jest podstawą dla wszystkiego materialnego istnienia, jak to dotychczas wiemy obecnie. Wymagałoby to umieszczenia 500 milionów atomów, jeden obok drugiego, by zmierzyć jeden linearny cal. Liczba atomów równa 25 milionów razy większa od populacji Ziemi musi być obecna w próbówce dla chemika, by mógł dostrzec ich chemiczny ślad. Około 125 septylionów atomów jest w jednocalowej kostce ołowiu. I nie możemy nawet pomyśleć, żeby zobaczyć atom w mikroskopie. Jednakże atom jest tak duży jak nasz system słoneczny w porównaniu do elektronów, z których jest skomponowany. Wszystkie atomy są podobne, mając jedno pozytywne centralne słońce energii, dookoła którego obracają się negatywne ładunki energii. Liczba negatywnych elektronów, które każdy atom zawiera, określa naturę tak zwanego elementu, którego jest częścią. Atom wodoru na przykład, ma mieć jeden negatywny elektron jako satelitem do jego pozytywnego centrum. Dlatego chemicy przyjmują to jako standard wagi atomowej. Atomowa waga wodoru jest oznaczona 1. Średnica elektronu w porównaniu do średnicy atomu jest jak średnica naszej Ziemi do średnicy orbity, na której obraca się dookoła Słońca. Bardziej dokładnie zostało ustalone, że elektron jest jedną tysięczną masy atomu wodoru. Jest w takim razie jasne, że materia jest zdolna do wyrafinowania prawie wykraczającego poza moc ludzkiego umysłu, by ją obliczyć. Jak dotąd nie byliśmy w stanie wyjść z naszą analizą poza elektron i w związku z tym musimy pokrywać braki fizycznej obserwacji, wyobraźnią. Budowanie materii z elektronów było mimowolnym procesem indywidualizowania inteligentnej energii. Jedzenie, woda i powietrze są zwykle rozważane jako niezbędne elementy dla utrzymania życia. To jednak jest bardzo prawdziwe, ale jest coś jeszcze bardziej podstawowego. Za każdym razem, gdy oddychamy, wypełniamy nasze płuca nie tylko powietrzem, które jest naładowane magnetyzmem słonecznego ciała niebieskiego, ale również napełniamy siebie energią prany oddechem życia. Pełnego każdym wymaganiem dla umysłu i ducha. Ten życie dający duch jest o wiele bardziej konieczny niż powietrze, jedzenie albo woda, ponieważ człowiek może żyć 40 dni bez jedzenia, 3 dni bez wody i kilka minut bez powietrza, ale nie może żyć pojedynczej sekundy bez eteru. To jest ta pierwsza rzecz niezbędna dla życia i zawiera wszystkie niezbędne życiu, a więc proces oddychania. Dostarcza nie tylko jedzenie dla budowania ciała, ale i pożywienie dla umysłu i ducha.